Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się dzisiaj, was zabieram do szkolnej ławy, chociaż nie będziemy przyglądać się debiutom, a przyjrzymy się końcówkom. Niby prostym, a trudnym, moi drodzy, dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w szachach, jest to często czarna magia. No, można wyjść z założenia, że taka końcówka musi być wygrana, no bo wiadomo, my piona więcej, więc dojdziemy, wypróbujemy na damę i zamatujemy, umiemy to robić, ale nie jest to takie łatwe, jak by mogło się wydawać. To są troszeczkę podchwytliwe pozycje, ze względu na to, że trzeba, moi drodzy, ogarniać taki termin jak opozycja i wiedzieć, jak bardzo ważne jest tempo, zdawać sobie z tego sprawę. Dlaczego? No bo moi drodzy, zwróćmy uwagę na to, że króle, to już wiadomo, król do króla się nie przytula, te wierszyki znamy, króle mają tą właściwość, że otaczają się fosą względem króla przeciwnika. Co za tym idzie? Jeżeli zajmujemy opozycję, no to te pola są oczywiście dla króla przeciwnika niedostępne. Co za tym idzie? Dalej, moi drodzy, ćwiczenia. Po pchnięciu piona król musi nam zejść. Czy to na D8, czy to na F8. W tym momencie przejmujemy pole, które zostało zwolnione, czyli F7, jak ja to mówię, przedzieramy się, no i kontrolujemy już pole przemiany, więc to tak naprawdę jest już po ptokach tutaj z szachem, więc pionowi nic nie grozi, no i tutaj tylko raz zamatuję kolejne, moi drodzy, pozycje. Już nie będę tego powtarzał, bo to jest prosto. Odcinamy króla w miarę możliwości. On akurat troszeczkę ułatwił mi temat, bo schodził dobrowolnie. No i mamy mata, moi drodzy. Możemy dać też z A1, mogliśmy dać z E2. No dobra, kolejna pozycja. Zobaczcie, tutaj już jest blisko bandy. I tutaj taka ciekawostka. Jeżeli to jest pion A lub pion H i królowi przeciwnika uda się zająć pole, moi drodzy, w rogu H8 lub A8, no to zawsze będzie to remis. Ale to nie jest pion bandowy, więc my będziemy w stanie to wygrać, moi drodzy. Przechodzimy sobie na H6 w tym momencie. I tutaj mamy prostą wygraną po królu H7, tak? No, trzeba, moi drodzy, dziś ruszyć królem. No i ten hetman już się pojawia, świeżutki na G8, moi drodzy, świeżutki, nowiutki. No, tutaj jest sytuacja z dystansu, tak? Podchodzimy i tutaj bardzo ważne jest to, żeby, moi drodzy, mieć tempo, mieć opozycję. My mamy opozycję, on schodzi, przedzieram się. W porządku, jeszcze raz się przedrę, jak się da. Aha, oczywiście mógł przede mnie, ale ja mam kilka dodatkowych ekstra temp, które mogę tutaj tak naprawdę wrzucić już od ręki. Podchodzę pionem i teraz właśnie jest sytuacja. Jedyny ruch, który tutaj daje wygraną, król E6, prawdopodobnie jedyny, przedzieramy się i idziemy. Częstym błędem początkujących jest to, że mają tego pionka na króla przeciwnika i idą pionem najpierw. Często jest tak, że król stanie przed pionkiem i mamy lipę, no bo to też tak naprawdę da się zremisować czarnymi. Wszystko zależy od tego, jak położone są względem siebie króle, kto ma to tempo. Dobra, kolejne ćwiczonko, moi drodzy, idziemy, bang, bang, przedzieramy się, opozycja, przedzieramy się, opozycja. Może mógł nam zagrać tak naprawdę opozycję, ale mieliśmy to ekstra tempo, więc musiałby nam gdzieś zejść, więc by nam zrobił fajne miejsce. No dobra, teraz tak naprawdę pionek już jest trzymany za rękę, więc to jest easy win. A tutaj trzeba uważać, znowu mamy, moi drodzy, piona blisko bandy, to można zapatować, powiem wam szczerze. Gramy sobie tutaj, gramy tutaj, aha, i to on akurat, no dobra, to musimy tak zagrać, rady nie ma. Mógł wracać do góry, mógł iść do góry. Tutaj opozycja może też wystąpić, moi drodzy, w takim, że tak powiem, formacie, aha. W tym momencie możemy pchnąć, jak on tu, to ja tu, jak on tu. Jeżeli zajmie pole tutaj, to mogę mieć problem. Czy nie będę miał problemu? Dobra, zobaczymy, czy będę miał problem. Nie będę miał problemu, chociaż on mógł też pograć inaczej. Chodzi o to, że jeżeli, moi drodzy, król stanie w rogu i my staniemy królem, pion załóżmy będzie stał tutaj, a my królem staniemy sobie tutaj, to może być coś takiego jak pata. Tego oczywiście byśmy nie chcieli wygranej końcówce. Tak samo można się, moi drodzy, bronić tutaj, grając na remis. Zobaczcie, w tym momencie jest inna sytuacja, bo mamy króla, moi drodzy, który zajął świetne miejsce, jest w opozycji z pionem, a tak naprawdę mamy teraz możliwość złapania opozycji z królem. Puścił piona pierwszego i to jest błąd, moi drodzy. Tak jak panie puszcza się pierwsze w drzwiach, tak piony się, moi drodzy, pionów się pierwszych nie puszcza. Król ma pierwszeństwo. Jest to królewska gra, więc niech to będzie jasne. I ważny moment teraz. Tutaj trzeba na zmianę w miarę możliwości trzymać opozycję z pionkiem albo opozycję z królem, jak się da. Opozycja z pionem, opozycja z królem, opozycja z pionem, opozycja z królem. Jeżeli pchnąłby pionka z szachem stojąc tu, to ja gram tutaj. I po ruchu tutaj jest pat, jeżeli odejdzie od obrony pionka, to po prostu go straci, co daje nam remis. Co grać teraz? Opozycja z królem, opozycja z pionem, opozycja z królem, opozycja z królem, pionem i tak dalej. Dobra, król, pion, król, pion, król i tak dalej, nie? To akurat jest dosyć proste. On oczywiście może też inaczej grać, prawdopodobnie w ostatnim zadaniu inaczej zagra.
Jak widzicie, tutaj nie ma szans dojść tym pionem do pola przemiany. O, inaczej nam zagrał. I teraz momencik. My zagramy tu, to zagra nam tu i mamy lipę, więc gramy sobie na spokojnie odejście i opozycja, moi drodzy, z królem. Opozycja z pionem, opozycja z królem. Cały czas do tego trzeba dążyć. Tutaj mamy sytuację, moi drodzy, kiedy akurat król stanął nieopatrznie na linii H i tam ma swojego pionka. A my nie pozwolimy mu stąd wyjść tak naprawdę. Zagramy sobie tutaj, kontrolujemy pole H. Jeden o to nam chodziło i tu będzie powtórzenie trzykrotne, tak? Mamy opozycję z królem, pionem, królem. Może pchnąć cały czas, to kończy się patem, jakby ktoś chciał zapytać. Pionem, opozycja. Opozycja. Aha. W ten sposób trzeba pomyśleć, co zagrać. My z pionem, on tutaj. No to my z królem. No dobra, ma to sens. Z królem, z pionem. Z królem, z pionem. Tak? I nie dajemy mu się przedrzeć. No way. Więc tak to, moi drodzy, wygląda, jeśli chodzi o te najprostsze, trywialne końcówki pionowe, które często są taką zmorą swoistą dla początkujących graczy. Warto wiedzieć, podsumowując, no że oczywiście łapiąc tak zwaną opozycję z królem, czyli ustawiając króla przeciwko króla, odbieramy ważne pola dla przeciwnika. Fajnie mieć wtedy... fajnie jak on ma wtedy ruch, czyli musi nam po prostu gdzieś zejść, co za tym idzie, moi drodzy, my możemy się gdzieś przedrzeć wyżej, no bo musimy w końcu pójść wyżej, żeby tego piona za rękę doprowadzić do pola przemiany. Zawsze idziemy pierwszym królem, moi drodzy, pion czeka. Tak naprawdę król na początku musi być, jeżeli to będzie pion, no to jest lipa, niestety. Więc jak widzicie, to są takie proste rzeczy, aczkolwiek na swój sposób triki. Triki z Ameryki. Ważne jest tempo w szachach, w debiucie, w grze środkowej, a w końcówce myślę, że tym bardziej. No dobra, taka oto, moi drodzy, lekcyjka. Możecie sobie ten film przewinąć, otworzyć jeszcze raz. Tu są te właśnie zadania na Chess.comie. Ucz się końcówki i tam możemy wygrywać pionem, królem. Będziemy robić to coraz częściej, coraz te bardziej zaawansowane. I mam nadzieję, że ta seria Wam przypadnie do gustu. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do usłyszonka.